Siemanko, z racji na to, że mamy ładną, ciepłą pogodę, sprzyjające warunki atmosferyczne, wysieję sobie dzisiaj na duże ilości cebulki na rozsadę. Rozsadę zrobię w takich skrzynkach. Wysieję również sobie nasiona pietruszki w dwóch odmianach. I nasiona selera naciowego oraz selera korzeniowego. Selera korzeniowego to jest odmiana makar i selera liściowego. Nasiona są jeszcze ważne, także myślę, że nadadzą się. No i jeszcze, jak się uda, wysieję sobie kapustę pekińską odmiany Bristol w wielodoniczki. Także bierzemy się za robotę. Najpierw takie skrzyneczki wykładamy sobie gazetami z tego względu, żeby po prostu ziemia nam się nie obsypywała. Oczywiście rośliny te wszystkie powędrują pod osłony do namiotu foliowego. Tam im nie będzie zagrażało niskiej temperatury. Będą mieć fajnie ciepło. Dzięki czemu myślę, że wschody nastąpią nieco szybciej niż w przypadku, gdyby to było posiane wprost do gruntu. Cebulę, wiadomo, można siać wcześniej, ponieważ ona jest dość zimnolubna, ale lepiej jest ją posiać na rozsadę, ponieważ później wyplewienie takiej cebuli jest o wiele cięższe, a gdy zrobimy to do takich skrzyneczek, będzie można sobie rozdzielić, tak jak w dymkę wsadzić ją później, tą cebulę, bez problemu do gruntu. W zeszłym roku siałem cebulę do wielodoniczek, ale stwierdzam, że nie ma to większego sensu. Dużo więcej pracy to kosztuje. Szybciej wysycha ziemia w takich wielodoniczkach. A i tak później często rozdzielałem te cebulki, które wyrosły w wielodoniczce, na jeszcze mniejsze porcyjki. I najfajniej jednak rosły te pojedyncze. Więc posieję je tak, jak się pora często z takiej rwanej rozsady uzyskuje. No i dobrze. Gazetami już mamy wyłożone. Teraz bierzemy sobie taką małą, sprytną łopateczkę. Tu mam ziemię, która mi została po bananach, akuminatach, które niestety dokonały żywota. I przesypujemy. No, także skończyliśmy już wsypywać ziemię do skrzynek. Podzieliłem sobie je, żeby ułatwić sobie zadanie, żeby mi się roślinki nie pomieszały. Ziemia to jest ta, która była użyta do bananowców. Teraz zostanie ona użyta ponownie, tak żeby się nie zmarnowała. Jak widać, wszystkie skrzyneczki są już wypełnione. Teraz tylko wysypać nasiona równą warstwą około centymetra z wierzchu. Przysypię je ziemią. Myślę, że dobry będzie do tego piasek. I tutaj właśnie mam zgromadzony taki fajny, gruboziarnisty piaseczek. On się fajnie do tego nada, bo te nasiona przyciśnie po prostu do tej ziemi i osłonki zostaną w ziemi, bo często jest tak, że z cebuli, w przypadku cebuli, te osłonki wychodzą nad ziemię i później usychają przez to końcówki liści. Także bierzemy się za sianie. Zacznijmy sobie od cebuli Globo, czyli tej o bardzo dużych cebulach. Już kolejną paczkę tej cebuli wysieję i teraz w bardzo prosty sposób rzutowo, nie wiem, czy mi ostrość łapie, no się troszeczkę raz gęściej, raz rzadziej. W ten sposób właśnie rozmieszczamy po ziemi tą cebulkę. Gęsto, nie żałujemy. Dobrze, wysiana. Teraz jeszcze ją tak lekko rozprowadzimy tutaj, żeby nie było tak
różnych tych takich miejsc, gdzie jest ona trochę gęściej. Przyklepiemy tą ziemię, tak żeby była równo ubita. O, w ten właśnie sposób. I teraz na wierzch takiej ziemi, którą tu mamy, wysypiemy trochę piasku. Jakieś tam gałązki możemy usunąć. Dzięki temu właśnie i w ten właśnie sposób będą wysiane wszystkie nasionka, cebuli. I na koniec Wam pokażę efekt końcowy całego przedsięwzięcia. Oczywiście, żeby nie pomylić sobie nasion, które wysiałem w danej komórce, na skrzynce opiszę numerami. Te numery pojawią się też na opakowaniach po nasionach, tak żeby później wiedzieć, co, gdzie było wysiane, jaką mamy daną odmianę. Także jedziemy dalej z koksem. No więc w ten właśnie sposób mamy wysianą już całą rozsadę. Oczywiście pojedyncze nasiona poszły do każdej wielodajniczki kapusty pekińskiej. Mam już kilka filmów na temat właśnie uprawy i siewu kapusty pekińskiej, do których linki podaję w opisie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wcześniej robiłem, jak cały wzrost i ta uprawa wygląda. A tak właśnie się prezentują nasionka cebuli wysiane. W stosunku do nasion pietruszki nie przykrywałem ich żadną warstwą piasku, ponieważ to są drobne nasiona i miałyby problem z zejściem. Także stwierdziłem, że nie ma to sensu i po prostu przemieszałem delikatnie z wierzchnią warstwą ziemi i tak też pozostawię. W stosunku do selerów podobnie postąpiłem. Teraz tylko czekać na wschody i tyle. Trzymajcie się, hej!